Radio Tok FM, Conchita. W jutrzejszemu posiedzeniu trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie powoływania sędziów. Maria Nowak, sprawiedliwa wśród narodów świata, odznaczona medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Papież Franciszek za dwa dni przyjmie na audiencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Spotka się też z prezydentem Iraku. Michał Walczyk. Sąd Najwyższy w ogóle nie powinien zajmować się kwestią powoływania sędziów. Tak mówił prezydent podczas konferencji prasowej w Davos. To jego komentarz do zaplanowanego na jutro posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego, podczas którego mają być rozpatrywane pytania prawne w sprawie kompetencji sędziów powoływanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Do Trybunału Konstytucyjnego trafił z kolei wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Chce ona, aby Trybunał rozstrzygnął spór kompetencyjny między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym. Jeśli wniosek zostanie przez Trybunał Konstytucyjny przekazany Sądowi Najwyższemu, to jutrzejsze posiedzenie trzech izb nie powinno zostać zwoływane, tak uważa prezydent Andrzej Duda. Sąd Najwyższy w ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować, dlatego że były już wielokrotne orzeczenia zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w jednoznaczny sposób oceniały, że powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydencką, a więc aktem prezydenckim wyłącznym i w związku z tym nie podlega żadnej kontroli. A w oświadczeniu, jakie mediom przed chwilą przekazała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, czytamy, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu, czwartkowe posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego zostaje zawieszone. Medalem stulecia odzyskanej niepodległości prezydent Andrzej Duda odznaczył sprawiedliwą wśród narodów świata Marię Nowak, dziś jej setne urodziny. W czasie II wojny światowej zorganizowała ucieczkę z krakowskiego getta swojej koleżanki Heleny Goldstein. Maria Nowak ofiarowała jej dokumenty, dzięki którym mogła ukrywać się do końca wojny przed Niemcami. Medal stulatce wręczył Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Maria Nowak została dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczona medalem stulecia odzyskanej niepodległości w setne urodziny. Pani Maria jest przykładem osoby, która współtworzyła tę historię. No to była moja koleżanka, chodziłyśmy do szkoły. Chciałam nawet, żeby to wszystko było dobrze, żeby ona też jakoś to przetrwała, bo przecież była to nieprzyjemna ofiara. Było ryzykowne, no ale jakoś tak się złożyło, trafiłam na takich i tak porządnych ludzi, którzy pomogli mi w tym. Helena Goldstein dzięki aryjskim dokumentom przekazanym przez Marię Nowak dotarła do Warszawy. Niemcy traktują Polaków będących ofiarami II wojny światowej inaczej niż ofiary Holokaustu. Tak wynika z listu Urzędu Kanclerskiego w Berlinie do byłej więźniarki obozu Auschwitz Barbary Gautier, do treści którego dotarł portal polskieradio24.pl. Polka apeluje o pomoc finansową dla polskich ofiar II wojny światowej. W odpowiedzi strona niemiecka informuje, że Polakom wypłaciła już odszkodowania w wysokości 2 miliardów euro i że, tu cytat, najbardziej poszkodowanym podczas wojny ocalałym Żydom z państw Europy Wschodniej wypłacają rocznie około 58 milionów euro. Zdaniem Arkadiusza Mularczyka z Prawa i Sprawiedliwości, który w poprzedniej kadencji kierował pracami Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji, państwo niemieckie prowadzi systemową politykę polegającą na niewypłacaniu odszkodowań Polakom. Wielu obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności najwięcej tutaj Polaków, był również więźniami obozów koncentracyjnych, poniosło wielkie ofiary w postaci utraty życia, zdrowia. I tutaj Niemcy w sposób systemowy odmawiały wypłaty takich świadczeń. To polegało na tym, że ani rząd Niemiec nie chciał podpisywać stosownych umów, ani też nie ma żadnej ścieżki sądowej, ani w Polsce, ani w Niemczech, ani innych procedur międzynarodowych, gdzie można by domagać się odszkodowania z tytułu niemieckich zbrodni wojennych. I jak dodaje poseł Mularczyk, sprawa wypłaty pomocy finansowej dla Barbary Gautier pokazuje, że Niemcy wybiórczo traktują ofiary II wojny światowej. Pojutrze papież Franciszek przyjmie na audiencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Dzień później do Watykanu przyjedzie prezydent Iraku Barham Salih. Do obu spotkań dojdzie w okresie napięć na Bliskim Wschodzie. Wiceprezydent Mike Pence na spotkanie z papieżem przyjedzie prosto z Jerozolimy, gdzie weźmie udział w 5. Światowym Forum Holokaustu. A dziś Ojciec Święty spotkał się z wiernymi w Watykanie. W katechezie mówił, że chrześcijanie wszystkich wyznań powinni okazywać migrantom miłość, którą wszystkim okazuje Bóg.
Papież przypomniał, że trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan, którego głównym tematem w tym roku jest gościnność. Podkreślił, że gościnność i otwartość to ważne cnoty ekumeniczne, które wymagają, by traktować chrześcijan innych wyznań jak braci i siostry w Chrystusie. Otwarcie na chrześcijan innej tradycji oznacza przede wszystkim okazanie im Bożej miłości, bo są również dziećmi Boga. Zaznaczył, że spotkanie z chrześcijanami innych wyznań może być darem. Dodał, że chrześcijańską gościnnością należy objąć również migrantów, którzy uciekają przed wojną, przemocą i ubóstwem. Papież ubolewał, że niektórzy rządzący traktują ich jako zagrożenie. Napiętnował tych, którzy odnoszą się do migrantów z obojętnością i wrogością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W dwóch województwach, dolnośląskim i opolskim, synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu. A dziś niemal w całym kraju spodziewany jest deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu do plus 7 miejscami na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt dla najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Tak? No dobrze, proszę Państwa, telefon do nas dzwoni. Jaki to jest telefon? Telefon, zaraz powiem, z firmy Play. Telefon, obsługa klienta 790 500 500. Oni mi tu załatwiają różne rzeczy i ten kurier coś nie dociera, coś nie dochodzi, zawracają gitarę. Ja po prostu nie chcę już mieć nic wspólnego z Play. To co mam, niech się wykończy i niech odczepią się. Już.